się Amelia Ligier, jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z urologii. Moja praca polega na diagnostyce, na profilaktyce i na leczeniu chorób układu moczowego, zarówno chorób łagodnych, jak i chorób nowotworowych. Zajmuję się także diagnostyką i leczeniem nietrzymania moczu. Jest to problem, który dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiety. I o ile mężczyźni chętnie zgłaszają się z tym do urologa, o tyle dla kobiet jest to temat tabu i problem, o którym nie chcą mówić. Natomiast choroba jest powszechna, ponieważ dotyka już co 8 kobietę przed 40 rokiem życia i aż połowę kobiet po menopauzie. Żeby postawić prawidłową diagnozę, trzeba przede wszystkim dobrze zdiagnozować chorobę i poznać rodzaj nietrzymania moczu. W trakcie wizyty, oprócz zebrania dokładnego wywiadu, przeprowadzenia badania ginekologicznego, wykonujemy również USG układu moczowego z wypełnionym i z pustym pęcherzem. Zlecamy posiew i analizę moczu, a także wykonujemy badanie urodynamiczne, czyli badanie, które najdokładniej pozwala określić funkcję i dysfunkcję pęcherza moczowego. Z badań statystycznych wynika, że 2/3 kobiet z nietrzymaniem moczu w ogóle nie zgłasza się do lekarza, natomiast pozostała część, która na wizytę się zdecydowała, odwlekała średnio aż o 3 lata. Dlatego jeżeli nietrzymanie moczu jest też Twoim problemem, jeżeli obniża Twój komfort życia, nie zwlekaj, zadbaj o zdrowie. Można znaleźć mnie w 2M Klinik przy Batorego w Białej Podlaskiej.